magnez jest niezbędnym składnikiem pokarmowym dla roślin i pełni wiele funkcji w roślinie, w liściach, korzeniach i organach spichrzowych. Na przykład podnosi odporność na czynniki stresowe, takie jak susza, wysoka temperatura lub silne promieniowanie słoneczne. Ponadto magnez bierze udział w fotosyntezie jako centralny atom chlorofilu, odpowiedzialny m.in. za zieloność liścia. W ten sposób wspomaga tworzenie się węglowodanów. Są one potrzebne w całym okresie wzrostu wszystkich roślin. Ale rośliny potrzebują magnezu nie tylko do tworzenia węglowodanów, także do ich transportu. Magnez jest częścią kompleksu energetycznego, z którym jest transportowany kanałami w roślinie. W ten sposób węglowodany są transportowane z liści do tych części roślin, które potrzebują ich do wzrostu. Transport ten jest zakłócony w przypadku niedoboru magnezu. Węglowodany gromadzą się w liściach i nie docierają do miejsc przeznaczenia. Korzenie i organy generatywne nie są już wystarczająco zaopatrzone. Tym dwóm roślinom pszenicy dostarczone były różne ilości magnezu w doświadczeniu szklarniowym. Po kilku dniach różnica staje się widoczna. Dobre zaopatrzenie w magnez wpływa na lepszy transport węglowodanów do korzeni i pędów roślin. Umożliwiają one tworzenie znacznie lepiej rozwiniętego systemu korzeniowego. Dobre zaopatrzenie roślin w magnez sprawia, że może ona pobrać więcej wody i składników pokarmowych z gleby, a także jest bardziej stabilna. Ten wpływ na rozwój systemu korzeniowego występuje we wszystkich uprawach, zarówno w pszenicy, jak również kukurydzy, rzepaku czy burakach. Ważne, we wszystkich uprawach niedobór magnezu prowadzi najpierw do zahamowania wzrostu systemu korzeniowego, dużo wcześniej przed pojawieniem się objawów niedoboru w nadziemnych częściach rośliny. Niedobór magnezu można rozpoznać po przejaśnieniach między unerwieniami starszych liści. Jeśli niedobór jest bardzo duży, na tych obszarach rozwijają się nekrozy. Wtedy nie zachodzi już tam fotosynteza. Rośliny potrzebują magnezu, aby mieć zdrowe liście, łodygi i korzenie. Magnez jest również potrzebny do transportu węglowodanów z liści do organów spichrzowych, takich jak nasiona, kolby, strąki lub bulwy ziemniaków czy korzenie buraków. Magnez jest niezbędny do uzyskania dobrych plonów. Rośliny potrzebują tego składnika do fotosyntezy i transportu węglowodanów, budowy struktury plonu i rozwoju systemu korzeniowego, a tym samym do lepszego zaopatrzenia w wodę i składniki pokarmowe. Magnez chroni również rośliny przed czynnikami stresowymi, takimi jak silne nasłonecznienie lub wysokie temperatury. Dlatego magnez należy zawsze uwzględniać przy planowaniu nawożenia doglebowego oraz dolistnego, zgodnie z wymaganiami uprawianej rośliny i gleby.